Piłkarze Krakowi czuli się w Gorzycach niemal jak u siebie. Niesieni dopingiem blisko półtysięcznej grupy kibiców, krakowianie nie byli jednak w stanie pokonać świetnie dysponowanego bramkarza Tłoków Krzysztofa Petrykowskiego. A okazji nie brakowało, w piłce liczą się jednak bramki. 3 minuty przed końcem meczu Dariusz Solnica z Tłoków po indywidualnej akcji pokonał Sławomira Olszewskiego.